Maja Szcześniak, klasa szósta, szkoła podstawowa w Bogużynie. Habemus Papam, Karolus Wojtyła. 16 października 1978 rok i zmieniło się wszystko w sercach i umysłach. Urosła nasza duma, wzmocnił polski duch. O jakże wywyższona zostałaś ojczyzno, gdy syn twój w Watykanie ukazać się mógł. Choć jego piękne, ziemskie życie przeminęło, to pamięć w naszym kraju została na zawsze tej przeogromnej wiary, radości, nadziei, której przydobył Jan Paweł papież i słów proroczystych, co były zwiastunem, że Polska, a wraz z nią świat cały się zmieni, co wciąż brzmią echem. Niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. On mocarz Boży, co z różańcem w ręku słow dobro przemieniał na świecie, mocny Maryją, bo jej się zawierzył, ufny bez reszty w Boże miłosierdzie, stał się przykładem miłości i wiary, prawdy i patriotyzmu wielkiego. Chociaż był wielkim, lecz prostym, serdecznym, na świecie dla każdego. Mówił nam, zachowajcie waszą tożsamość, pamiętajcie bohaterów, męczenników wiary, a piękne hasło Bóg, honor, ojczyzna, niech będzie waszym prawem. Choć jego duch już jest w niebie, lecz w sercach pozostał z nami. Wciąż dziękujemy za niego, wciąż o nim pamiętamy, bo tyle mu zawdzięczamy. Nauk, uniesień, wzruszeń. On miał ubogacać nasze umysły i dusze. Dziękuję za uwagę.